Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku i dziś porozmawiamy sobie o dwóch filtrach. Filtrach od marki BasicLab. Mam tutaj lekki krem ochronny, który pojawił się jako pierwszy w ofercie z SPF 50, a tutaj z kolei mam lekką emulsję ochronną, która można by powiedzieć jest nowością marki. Ja mam ją jeszcze w starej szacie graficznej, a widziałam już na stronie, że nieco się różni od tego lekkiego kremu, ale właśnie sprawdzimy sobie dzisiaj, czym tak naprawdę się one między sobą różnią, oprócz konsystencji, na co wskazuje informacja od producenta, ale też co mają wspólnego, który z nich wybrać. Jeśli jesteście gotowi, od razu zaczynamy. Kiedy tylko pojawił się w ofercie lekki krem ochronny z SPF 50 od marki BasicLab, od razu postanowiłam go przetestować. I ten krem cieszył się taką popularnością, że momentalnie znikał ze strony. Marka ciągle tworzyła nowy i dokładała. No nie ma się co dziwić, wiele osób go przetestowało i wiele osób wypowiada się na jego temat bardzo pozytywnie. Jak wiecie, ja jestem posiadaczką skóry wrażliwej, ale też mieszanej. A ten lekki krem jest przeznaczony głównie do skóry suchej i normalnej. Mimo tego bardzo fajnie się u mnie sprawdzał, ale zaraz przejdziemy sobie do wszystkich szczegółów. Natomiast niedawno pojawiła się właśnie lekka emulsja. Emulsja, która z kolei jest przeznaczona do skóry mieszanej i tłustej, ale również normalnej. I stwierdziłam, że no muszę sprawdzić, muszę przetestować i zobaczyć, czy rzeczywiście ta emulsja będzie się jeszcze lepiej sprawdzała na mojej skórze mieszanej. W drugiej części filmu powiem Wam, jaka jest moja opinia, jakie są moje spostrzeżenia na temat tych dwóch kremów, ale zacznijmy przede wszystkim od ich składów. I na początek będzie oczywiście lekki krem ochronny. Składy tych dwóch preparatów są dosyć mocno rozbudowane. Jeśli chodzi o INSI i składniki właśnie w formule tego lekkiego kremu ochronnego, to znajdziemy tutaj wodę, mamy dwa filtry organiczne nowej generacji, mamy substancję nawilżającą, sok aloesowy, filtr chemiczny w cząsteczkach nano, emolienty, glicerynę, niacynamid, olej konopny, mocznik, ekstrakt z borówki, witaminę E, witaminę C, glukonolakton, humektanty, substancje tworzące formułę oraz konserwanty. Nie ma tutaj żadnych składników kontrowersyjnych, takich, których moglibyście się obawiać. Marka stroni też, jak wiecie, od zapachów, więc wszystkie zapachy, które wyczujecie, te aromaty, które wyczujecie w preparacie, w tym lekkim kremie ochronnym, są uzyskane przez połączenie wszystkich innych składników. No dobrze, a co takiego znajduje się w lekkiej emulsji ochronnej? Czy ten skład jest podobny, a może się między sobą czymś tam różnią? Jak widzicie teraz na tablicy, skład również mamy rozbudowany. I zaczynamy od wody. Mamy te same dwa filtry organiczne nowej generacji. Mamy emolient, mamy filtr chemiczny nano, mamy kolejne emolienty, mamy estry masła, shea, krzemionkę, glicerynę. Znowu mamy olej konopny, mamy ekstrakt z ogórka, antyoksydant, witaminę E, witaminę C i glukonolakton. Mamy inulinę, mamy humektant, substancje tworzące formułę i konserwanty. No i co Wy na to? Czy Wy to już widzicie? Mamy różnicę. No i właśnie, teraz przejdziemy sobie do porównania tych dwóch preparatów. Jak ja to mówię, takie dane techniczne, czyli mamy bardzo podobne opakowania, w sumie to identyczne opakowania o pojemności 50 ml, wyposażone w wygodną, higieniczną pompkę, która bardzo ładnie dozuje nam produkt i na stronie producenta macie nawet informację, ile daje nam jedna pompka, czyli ile nam wyciska produktu, który jest nam potrzebny do rozsmarowania na naszej twarzy. Zaznaczam, to są filtry do stosowania na twarz. Przydatność od otwarcia 6 miesięcy, taka sama. Dalej, mamy tutaj z jednej strony lekki krem ochronny, który jest właśnie do skóry normalnej, suchej, przesuszonej, odwodnionej, a lekka emulsja ochronna jest z kolei przeznaczona do skóry normalnej, mieszanej i tłustej. Oba te preparaty posiadają taką samą ochronę przeciw promieniowaniu, czyli mamy SPF 50+, UVA, UVB, HEV, IR. Bardzo, bardzo zbliżone, mimo tego, że zastosowanie ich jest do różnych typów skóry. Moi drodzy, w przypadku jednego i drugiego nie mamy zapachów. Ja przynajmniej nie wyczuwam żadnego aromatu. Być może ktoś z Was, kto ma bardziej wyczulony nos ode mnie, coś tam wyczuje, ale nie ma tutaj związków zapachowych, nie ma żadnych sztucznych zapachów, więc tak jak powiedziałam wcześniej, ten aromat, który możecie wyczuć, jest stworzony z połączenia tych wszystkich substancji. Ja natomiast nie wyczułam w przypadku tych dwóch kosmetyków żadnych zapachów i bardzo podoba mi się to, że marka nie zastosowała syntetycznych aromatów w formułach tych produktów, dzięki czemu zmniejszyła tę możliwość podrażnienia skóry, wywołania jakichś alergii, podrażnienia oczu, łzawienia oczu itd. Czyli spokojnie mogą te dwa preparaty stosować osoby, które posiadają również skórę wrażliwą, taką jak mam właśnie ja. Lecimy dalej. Konsystencja, bo to na pewno będzie Was bardzo interesowało. Mamy tutaj informację, że w przypadku jednego i drugiego produktu są to lekkie konsystencje. I tak rzeczywiście jest. Lekki krem ochronny posiada taką delikatnie żółtą formułę, która jest kremowa, ale lekka. To nie jest treściwa formuła, to nie jest gęsta formuła, ona jest naprawdę lekka. Natomiast w przypadku lekkiej emulsji ochronnej konsystencja ma identyczny kolor, też właśnie taki lekko żółty, natomiast przypomina ona takie mleczko, więc różnica w porównaniu tych konsystencji jest widoczna i właśnie przez to, że tutaj mamy konsystencję, w tej emulsji mamy konsystencję takiego mleczka, ona zdecydowanie lepiej będzie pasowała dla skór mieszanych, tłustych, problematycznych. Bo jak wiemy, skóry tłuste, mieszane nie lubią obciążenia, nie lubią zbyt intensywnego takiego nawilżania, tłustości, lepkości, takiego właśnie, jakby Wam to powiedzieć, takiej formuły filmu takiego na skórze. Natomiast skóry suche, które no jednak odczuwają bardzo często to ściągnięcie, potrzebują tego nawilżenia, bardzo fajnie zareagują na lekki krem ochronny, którego konsystencja jest no bardziej treściwa, ale cały czas, podkreślam, jest lekka. No i teraz kolejne ważne informacje, a mianowicie to, że żaden z tych filtrów nie pozostawia na skórze białej, tłustej warstwy. Absolutnie nie. Więc nie musicie się tak obawiać, że będzie gdzieś ten efekt wybielenia, że będzie gdzieś to pod makijażem Wam przyświtywało, że gdzieś to się właśnie na tej Waszej skórze pojawi. Nie. Bardzo dobrze się rozprowadzają, bardzo dobrze się rozsmarowują na skórze i oba wchłaniają się stopniowo. W przypadku tego lekkiego kremu ochronnego to wchłanianie się jest rzeczywiście dłuższe, jeśli chodzi o moją skórę, skórę mieszaną, bo na pewno osoby, które posiadają skórę suchą, zauważą, że to wchłanianie będzie szybsze. Lekka emulsja ochronna też wchłania się stopniowo. To nie jest tak, że ją nałożycie na skórę i ona momentalnie będzie sucha. Nie, ona daje taki efekt lekkiego nawilżenia, ale wchłania się dosyć szybko. Przez to, że oba te produkty bardzo ładnie rozprowadzają się na skórze, bardzo ładnie na niej pracują, wchłaniają się właśnie stopniowo, bardzo przyjemnie, też szybko wykonacie makijaż i uważam, że są też to świetne produkty jako taka baza pod makijaż, bo sprawiają po nałożeniu na skórę, że ona jest gładka, że ona jest przyjemna w dotyku i też bardzo fajnie pracuje na niej krem CC, krem BB, a nawet podkład. Jak dla mnie bomba. No dobrze, to teraz przejdziemy sobie do porównania substancji, które znajdują się w składach tych dwóch produktów i tutaj już zauważycie znaczne różnice. Zaczynamy od filtrów. Oba te preparaty posiadają dwa organiczne filtry nowej generacji. Oba posiadają filtr chemiczny w cząsteczkach nano i każdy z nich posiada ekstrakt z jagody brzusznicy, zwany też potocznie ekstraktem z borówki. Czyli mamy tutaj takie same zabezpieczenie, taką samą protekcję przed promieniowaniem, takie same filtry. Ale jeśli chodzi o substancje aktywne, to tutaj już jest różnica. I w przypadku kremu ochronnego z substancji aktywnych mamy sok z aloesu, mamy niacynamid, olej konopny, mocznik, witaminę E, witaminę C, wyciąg właśnie z tej brzusznicy, jagody brzusznicy borówki, glukonolakton. Natomiast w przypadku emulsji ochronnej mamy estry, masła, shea. Mamy wyciąg z borówki, witaminę C, olej konopny, witaminę E, glukonolakton i ekstrakt z ogórka. I tutaj widać, że substancje są nieco inne, substancje aktywne są nieco inne. Oczywiście mamy antyoksydanty, mamy glukonolakton, mamy witaminę C, mamy olej konopny, ale różnica jest w ilości emolientów, substancji nawilżających, więc moi drodzy, widać po składzie, który preparat lepiej sprawdzi się przy danym typie skóry. Oczywiście oba nie posiadają żadnych kontrowersyjnych składników, nie posiadają zapachów, mają też nieco inne konserwanty, ale nadal są to konserwanty nowoczesne, więc no, różnica mimo wszystko jest. No i teraz powiem Wam, dlaczego zdecydowałam się nagrać ten film dla Was, przygotować właśnie taką publikację. Dlatego, że dostaję od Was bardzo często pytania gdzieś w moich mediach społecznościowych, czy na przykład lekki krem ochronny, mimo tego, że jest on przeznaczony do skóry suchej i normalnej, może zastosować osoba, która posiada skórę mieszaną, bo na przykład tak jest popularna lekka emulsja, że momentalnie znika ze strony, nie możecie jej dostać, a na przykład do tego macie dostęp, do tego lekkiego kremu. Pytacie mnie też, no właśnie, czym mimo wszystko różnią się te kosmetyki? Czy mają jakieś substancje kontrowersyjne? Czy rzeczywiście formuły są zupełnie inne? I dlatego właśnie chciałam zrobić dla Was takie porównanie, żeby pokazać Wam, że jest dużo składowych bardzo podobnych. Mamy podobne opakowania, mamy higieniczne opakowania, mamy te same filtry, mamy taką samą ochronę, mamy nawet taki sam kolor konsystencji, ale mimo wszystko w składzie mamy nieco inne substancje. I pytając mnie, czy możecie zastosować lekki krem ochronny do skóry mieszanej, ja jako osoba posiadająca skórę mieszaną potwierdzam, że spokojnie możecie. Owszem, musicie liczyć się z tym, że w przypadku tego kremu ten efekt będzie zdecydowanie bardziej intensywny, nawilżający. Natomiast tutaj ten efekt przy lekkiej emulsji nie będzie już taki nawilżający, więc jeśli na przykład posiadacie skórę mieszaną, która lekko przytłuszcza się w strefie T, ale macie bardzo przesuszone policzki, uważam, że zdecydowanie lepszym wyjściem dla Was niż lekka emulsja będzie lekki krem ochronny. Jeśli posiadacie skórę tłustą, która w okresie wiosennoletnim intensywniej się przetłuszcza, a mimo wszystko szukacie fajnego filtra, który nie będzie Wam dawał tego obciążenia, nie będzie sprawiał, że ta skóra będzie się szybciej błyszczała, że ta produkcja sebum będzie bardziej intensywna, no to zdecydowanie postawcie na lekką emulsję ochronną. Ja Wam powiem tak, przetestowałam oba te produkty i uważam, że są genialne, są świetne, dlatego że marka zastosowała bardzo fajne filtry ochronne, te filtry organiczne, nowoczesne filtry. Mamy tutaj oczywiście też filtr chemiczny w postaci cząsteczek nano, ale mamy też świetne substancje ochronne. Mamy właśnie ten wyciąg z borówki, który też będzie chronił nas przed promieniowaniem. Do tego bardzo ciekawe połączenie substancji emolientowych, substancji tłuszczowych, które będą tworzyły niewidoczny film na naszej skórze. Wy go nie będziecie odczuwać, ale on będzie też chronił Waszą skórę i wzmacniał działanie właśnie tych filtrów. Nie ma zapachów, nie musicie obawiać się o podrażnienia, nowoczesne konserwanty. Słuchajcie, bardzo dobre filtry, co prawda są w dosyć wysokiej cenie. I tutaj też trzeba się z tym liczyć, tak, że to nie będą filtry dla każdego. Natomiast jeśli szukacie właśnie dobrego filtra, taki, który świetnie sprawdzi się pod makijaż, będzie miał fajną konsystencję, będzie ładnie na skórze pracował, nie będzie Wam dawał efektu przesuszenia lub też przetłuszczenia Waszej skóry, zawiera fajne substancje aktywne, to jak najbardziej tak. I tutaj na zakończenie tego dzisiejszego filmu chciałabym obalić pewną teorię, która pojawiła się ostatnio w internecie, zwłaszcza tutaj na YouTubie, że filtry ochronne to są filtry ochronne i ich głównym zadaniem jest tylko ochrona naszej skóry, a wszystkie substancje aktywne, które znajdują się w formule, są wsadzone nie wiadomo po co, bo tak naprawdę nie mają znaczenia w tym filtrze, w takich filtrach i one nie będą działać, one Wam nie zastąpią kremu dziennego. Nie, moi drodzy. Jeszcze kilka lat temu było rzeczywiście tak, że filtr ochronny to był filtr, który dawał nam białą powłokę na twarzy, mazał się, miał tylko tę skórę chronić i koniec. Dziś producenci kosmetyków poszli o krok dalej i właśnie dziś możecie znaleźć na półkach sklepowych, w ofertach internetowych, ofertach marek profesjonalnych, ofertach marek selektywnych kremy z filtrem, z wysokim filtrem, które zawierają substancje aktywne, dzięki czemu takie preparaty mogą zastąpić Wam krem dzienny. Jeśli macie skórę mieszaną, jeśli macie skórę suchą, jeśli w porannej pielęgnacji stosujecie na przykład serum z witaminą C, nie musicie wcale stosować jeszcze dodatkowo kremu, a na krem nakładać filtr. Jeśli ten filtr posiada substancje aktywne w składzie, jeśli ma substancje tłuszczowe, emolientowe, dzięki którym będzie nawilżał Waszą skórę, którą będzie chronił, substancje aktywne tak jak oksydanty, które znajdują się tutaj, czyli glukonolakton, witaminę E, witaminę C, które będą wymiatać wolne rodniki, a co za tym idzie działać przeciwzmarszczkowo. Nie słuchajcie takich teorii, że filtry są tylko i wyłącznie po to, że mają naszą skórę chronić. Owszem, to jest ich najważniejsza funkcja, funkcja ochronna dla naszej skóry, ale dziś filtry są tak skomponowane, są tak tworzone i zawierają tak fajne substancje aktywne, że mogą mieć też inne działanie, nie tylko ochronne. Więc pamiętajcie o tym, bo no niestety, ale ta opinia, która się pojawiła, jest dosyć, powiedziałabym, krzywdząca. Ponieważ przemysł kosmetyczny idzie bardzo do przodu, bardzo się rozwija, a marki kosmetyczne, marki dermokosmetyków, marki kosmetyków profesjonalnych, które tworzą tego typu produkty, starają się wyjść w kierunku klienta, który potrzebuje czegoś, co może nawet kosztować dużo, ale zastąpi im jeden etap pielęgnacyjny, zastąpi im krem. Oczywiście ja nie mówię, że Wy musicie całkowicie zrezygnować z kremu. Jeśli macie taką potrzebę, czujecie, że Wasza skóra potrzebuje więcej, że filtr, który stosujecie, nie ma takiego działania intensywnie nawilżającego, ochronnego, przeciwzmarszczkowego, rozjaśniającego itd., no to jak najbardziej stosujcie krem na dzień, a później nakładajcie krem z filtrem. Ale tak jak mówię, no weźcie poprawkę na to, że przemysł się rozwija, nasze potrzeby się zwiększają i jeśli mamy zainwestować na przykład w krem, filtr od marki BasicLab, który kosztuje dosyć dużo, to właśnie fajnie by było, że substancje aktywne, które mamy w tym składzie, zastąpią nam krem dzienny. My rezygnujemy z kremu dziennego na rzecz lepszego filtra. I to jest genialne rozwiązanie. Także widzicie, zrobiłam Wam dzisiaj takie porównanie tych dwóch produktów i mam nadzieję, że teraz rozwiałam Wasze wątpliwości. Jeśli nadal będziecie mieć jakieś pytania, to piszcie oczywiście w komentarzach pod tym filmem. Teraz już wiecie, jaka jest moja opinia na temat tych dwóch produktów. Ja Wam je oczywiście polecam. Nie dlatego, że mam współpracę z marką, bo nie mam. Nie jest to żaden film sponsorowany. Jest to odpowiedź na Wasze prośby i moja szczera opinia na temat tych dwóch produktów. Dopytujecie mnie też o inne filtry z różnych półek cenowych, także będzie taki film, bo ja testuję różne kosmetyki, sprawdzam różne kosmetyki specjalnie dla Was, ale też dla siebie, żeby znaleźć takie perełki. Mam co prawda ulubione filtry, jeśli chodzi o właśnie te kosmetyki, taką ochronę letnią, ale może też opowiem Wam o tym w innej publikacji. A tymczasem bardzo Wam dziękuję za uwagę i oczywiście widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło. Pa!